Dzień dobry Państwu, witam Piaseczno, dziękuję bardzo Daniel za zaproszenie. Widzę mnóstwo znajomych twarzy, dlatego że współpracujemy od lat ze wszystkimi, którzy tutaj są z nami na tej sali, bo Warszawa współpracuje ze wszystkimi gminami, z którymi razem tworzymy stowarzyszenie metropolitalne i z którymi tworzymy metropolię. I to jest rzeczywiście bardzo ważne, żeby pojawiła się ustawa, która wzmocni nam możliwość współpracy i na pewno dalej nad tym będziemy pracowali, bo jak słyszeliście Państwo, ta ustawa już była właściwie gotowa. Wielkie podziękowania dla Was wszystkich za tą niesamowitą energię, którą tutaj widzę. Idziemy razem do wyborów samorządowych. To jest niesłychanie istotne. Drodzy Państwo, słyszeliście to wielokrotnie, ale 15 października wykonaliśmy pierwszy krok. Pierwszy krok dla odbudowy demokracji, dla odbudowy praworządności, ale również dla odbudowy samorządu, dlatego że samorząd był przez te ostatnie 8 lat niszczony. To jest niesłychanie istotne, żebyśmy samorząd odbudowali, żeby ta era renesansu samorządu mogła się przełożyć po prostu na to, że decyzje będą podejmowane jak najbliżej obywateli, że one będą po prostu bardzo konkretne. I dlatego te wybory samorządowe są tak niesłychanie istotne, żeby samorząd był w centrum, czyli inaczej, żeby obywatel i obywatelka była w centrum i żeby to właśnie obywatele podejmowali te decyzje, które są dla nas wszystkich najistotniejsze, ponieważ to obywatele wiedzą, co powinno się zmienić w ich gminie, czy w ich powiecie, czy w ich regionie. Obywatele wiedzą dużo lepiej niż jakikolwiek minister. Ale oczywiście szalenie istotna jest współpraca. Pomiędzy z jednej strony powiatem, miastem, a z drugiej strony otaczającymi ten, to miasto gminami, oczywiście całym regionem, no i rządem. I to jest ta olbrzymia zmiana, że dzisiaj mówimy jasno, że będziemy tworzyli synergię, że będziemy razem współpracować, współpracować na partnerskich zasadach i realizować te priorytety, które dla nas są najważniejsze. I dlatego te wybory samorządowe są tak niesłychanie istotne. Drodzy Państwo. Nie sposób nie wspomnieć o naszej konkurencji, która zdaje się, że dzisiaj zamierza coś zaoferować Polkom i Polakom. Nie sposób dlatego, że my chcemy zakończyć już erę PiSu, erę populizmu, erę tych, którzy właśnie próbowali samorząd niszczyć. Ja się w ogóle zastanawiam, jak oni mogą próbować startować w wyborach samorządowych, kiedy mają absolutne zero wiarygodności w tej kwestii, bo samorząd próbowali niszczyć. Dzisiaj słyszymy, że próbują się pokazać w zupełnie innym świetle. Nawet myślą nad zmianą nazwy. No mnie to niespecjalnie dziwi, dlatego że nie mają nic wspólnego z prawem i sprawiedliwością, więc dobrze, że sobie z tego zdali sprawę. Dobrze, że zaczynają myśleć o tym, jak ta nazwa powinna wyglądać. No na razie to chyba wygląda tak, jak widzimy. Podsłuchy i strach. Bo tylko to w tej chwili widać w partii, która niszczyła samorząd i niszczyła demokrację. Oni mają tyle wewnętrznych konfliktów, że dzisiaj będą próbowali budować jakiś miraż kogoś, kim nie są. Nie wiem, czy obserwowaliście Państwo mojego konkurenta w Warszawie, który nagle kocha równe prawa, kocha prawa kobiet, kocha przejścia przez ulice nadziemne. Próbuje robić jakieś aplikacje, które już dawno funkcjonują. Chce wyrównywać płace, mimo że już dawno to w Warszawie zrobiliśmy. Ale te wybory też o tym są, żeby się nie dać nabierać. Nie dać się nabierać na ludzi, którzy niszczyli samorząd, a dzisiaj będą próbowali udawać co innego. Nie dać się nabierać na ludzi, którzy dzisiaj chcą występować pod zupełnie innym szyldem. Może stąd ta zmiana nazwy my się swojego szyldu nie wstydzimy dlatego że to właśnie platforma obywatelska i to właśnie koalicja obywatelska przez lata zawsze stała na straży samorządności i te wybory też są właśnie o tym żeby erę populizmu zakończyć i żeby jasno polskie społeczeństwo mogło się wypowiedzieć że już na tego typu triki się nie nabiera ale, drodzy Państwo, ja świetnie wiem, że wszyscy chcecie się skupić na rozwiązywaniu problemów, bo to właśnie charakteryzuje samorządowców, że oni mówią o tych problemach, które trzeba rozwiązać, że właśnie dzisiaj mamy szansę, żeby zakończyć erę populizmu, żeby wygrać we wszystkich regionach i to jest możliwe. Stąd ta panika po tamtej stronie. We wszystkich regionach mamy szansę wygrać. Koalicja Obywatelska, szerzej, koalicja 15 października. Wszyscy, którzy reprezentujemy partie, które dzisiaj tworzą rząd, kandydaci niezależni, ruchy społeczne ci wszyscy, którym zależy na samorządności, możemy wygrać we wszystkich regionach w Polsce, we wszystkich województwach, w miastach, miasteczkach i na polskiej wsi. I tego oni się tak bardzo boją. I dlatego tak ważne jest porozumienie. Dlatego my ze sobą rozmawiamy, rozmawiamy z naszymi przyjaciółmi z trzeciej drogi, porozumiewamy się tam, gdzie to możliwe z lewicą. Namawiamy ruchy społeczne, namawiamy wszystkich, którym zależy na samorządności, żeby startowali albo z naszych list, albo żebyśmy przyjaźnie konkurowali i później żebyśmy mogli wygrać walkę o silny samorząd. Ale silny samorząd, drodzy państwo, daje nam szansę również nie mówić już o populizmie i skupić się na rozwiązywaniu prawdziwych problemów. Wreszcie zostało odblokowane KPO, wreszcie zostały odblokowane całe pieniądze z Unii Europejskiej 600 miliardów złotych, drodzy Państwo. Premier Donald Tusk to zapowiadał i tak jak zapowiadał, doprowadził do tego, że te olbrzymie pieniądze zostały wreszcie odblokowane. Szkoda, że tak późno. To oczywiście powoduje problemy, bo będziemy musieli te, te pieniądze wydać, ale wydamy je właśnie dlatego, że rząd będzie współpracował z samorządem, a my w miastach, miasteczkach, województwach, na polskiej wsi wiemy, jak te pieniądze wykorzystać i jak je wydać. Dużo się mówi o tym, co jest w KPO, drodzy Państwo. Najczęściej skupialiśmy się oczywiście na praworządności i słusznie, bo praworządność jest w tej chwili przywracana, ale KPO to jest Agenda modernizacji całej Polski. I to my, właśnie samorządowcy, wiemy, jak to zrobić. Mówimy bardzo często o katastrofie klimatycznej. Niektórzy, którzy nie rozumieją tego zjawiska, próbują się z tego naigrywać. Ale powiedzmy dokładnie, na co są pieniądze w KPO? Bo myślę, że nawet na, dla tych, którzy nie rozumieją tego, że planeta jest w tej chwili zagrożona, że to, że dzisiaj mamy takie temperatury, no tak, cieszymy się z tego, że w lutym jest tak ciepło. Tylko to pokazuje, w jakim jesteśmy momencie. Ale sprawdźmy, co jest w KPO. Tam są pieniądze na zazielenianie naszych miast i miasteczek. Kto może mieć coś przeciwko temu, żeby było mniej betonu, a więcej zieleni? Tam są pieniądze na tabor niskoemisyjny, żebyśmy mieli więcej tramwajów, żebyśmy mogli w Warszawie budować metro, żebyśmy mieli zeroemisyjne autobusy. No kto może być? Przeciwko temu. Tam są pieniądze i to jest niesłychanie istotne na to, żebyśmy mogli się uniezależnić energetycznie. Żebyśmy mieli więcej odnawialnych źródeł energii, żebyśmy mogli inwestować w wodór, żebyśmy mogli doprowadzić do tego, że ceny energii będą niższe. Żebyśmy mogli oszczędzać energię poprzez ocieplanie budynków, poprzez montowanie pomp ciepła. Chyba nikt przy zdrowych zmysłach nie może nic mieć przeciwko takim rozwiązaniom, przeciwko rozwiązaniom, które zapewnią nam bezpieczeństwo, dlatego że mówimy tutaj o bezpieczeństwie, jeżeli będziemy niezależni, jeżeli będziemy mogli zapewnić sobie oszczędność energii, niższe ceny energii, to wszystko można zrobić za miliardy z KPO. Można również finansować szybszy rozwój sieci wodociągowych, to czego tak bardzo potrzeba. Właśnie najczęściej na styku Warszawy i gmin, które Warszawę otaczają. Można inwestować w ujścia wody, w zbiorniki retencyjne. To wszystko jest nam potrzebne po to, żeby odmienić wygląd naszych gmin, ale również zapewnić nam bezpieczeństwo i niższe ceny energii. Kolejny cel z KPO, który wspólnie razem będziemy realizować, bo cała Zabawa polega na tym, że to właśnie samorządowcy są przygotowani do tego, żeby takie inicjatywy móc realizować wraz z rządem, budując synergię i przede wszystkim realizując wspólnie te priorytety, które razem sobie wyznaczyliśmy. Te priorytety, które w przeciwieństwie do Zielonego Ładu w rolnictwie nie są kontrowersyjne. Kolejny cel to jest jak najwięcej rozwiązań cyfrowych. I znowu słyszeliście Państwo te slogany. Nie do końca często wiadomo o co chodzi. Ja podam Wam kilka przykładów. Myśmy zmienili w Warszawie już ponad połowę oświetleń i opraw na LEDy. Dzięki temu zaoszczędziliśmy 70% energii. W przeciągu roku 50 tysięcy opraw zainstalowanych i cały ten koszt się zwrócił. Ale te rozwiązania, dzięki temu, że montować będziemy sterowniki na każdej lampie, pozwalają sterować oświetleniem w sposób inteligentny. Wtedy, kiedy nie potrzeba oświetlenia, można je wyłączyć. Wtedy, kiedy się okazuje, że jest ciemniej, że jest burza, można je włączyć. Przekazywać sobie informacje, bo te lampy mogą być ze sobą połączone i wysyłać sygnały do siebie. Zarządzać w ten sposób inteligentnie siecią. Można również wykorzystać tę infrastrukturę do tego, żeby montować na tych lampach specjalne, specjalną infrastrukturę, która posłuży do tego, żeby ładować samochody elektryczne w przyszłości. Rozwiązania cyfrowe to również lepsze zarządzanie ruchem na naszych ulicach. To również mnóstwo usług cyfrowych, tak żeby móc załatwiać większość spraw nie wychodząc z domu. Ale to również wielka szansa dla naszej edukacji. Dlatego że z pieniędzy KPO można uczyć wszystkich w szkołach, w przedszkolach nawet. Zacząć o tym rozmowę, ale uczyć naszych uczniów w szkołach, czym jest sztuczna inteligencja, jak się dostosować do prawdziwych wyzwań przyszłości kodowanie, już niektórzy specjaliści mówią tak, ale tak naprawdę dzisiaj trzeba przejść do zupełnie innego sposobu nauczania. Na to wszystko są pieniądze w KPO, to nie jest abstrakcja. W KPO są pieniądze na to, żebyśmy mogli lepiej planować przestrzeń i planowanie przestrzenne. W KPO są pieniądze, żeby walczyć z wykluczeniem komunikacyjnym. W KPO są pieniądze, które pozwolą nam inwestować w szpitale. I to nie tylko modernizować 300 szpitali w Polsce, ale również dopłacić 25 tysiącom studentów, którzy studiują medycynę, żeby mogli polepszyć swoje kwalifikacje. To nie jest abstrakcja, te 600 miliardów złotych, ale najważniejsze jest to, że to właśnie my, samorządowcy, mamy szuflady pełne pomysłów. Wiemy, jak realizować tę wielką transformację Polski. Dzięki renesansowi samorządu, dzięki współpracy i synergii pomiędzy samorządem i rządem Donalda Tuska, Polska będzie się mogła zmienić nie do poznania w najbliższych latach. I co niesłychanie istotne, drodzy Państwo, będziemy mogli, mogli również w tych bardzo trudnych czasach inwestować w rozwiązania, które zwiększą nasze bezpieczeństwo. Zwiększą nasze bezpieczeństwo właśnie dlatego, że będziemy niezależni energetycznie. Właśnie dlatego, że będziemy mogli lepiej dbać o ujęcia wody, o infrastrukturę krytyczną. W najbliższych tygodniach będę o tym bardzo długo mówił. W tym momencie trudno nie powiedzieć o tej współpracy, drodzy Państwo, pomiędzy Warszawą a gminami ościennymi. My stworzyliśmy Stowarzyszenie Metropolia, 70 gmin i przede wszystkim broniliśmy samorządności w tych trudnych czasach. Był taki minister, który dzisiaj ma sporo problemów. Nie będę go reklamował, ale on próbował zmienić kompletnie okręgi wyborcze na Mazowszu, po to, żeby PIS miał jakąkolwiek szansę wygrywać tutaj w metropolii. To właśnie dzięki naszemu sprzeciwowi to się nie udało. To dzięki naszej współpracy nie zorganizowali wyborów w środku pandemii. Ale nasza współpraca ma bardzo konkretny wymiar, dlatego że razem Wywalczyliśmy 2 miliardy złotych na inwestycje, które są realizowane na styku Warszawy i wszystkich gmin ościennych, które służą zarówno Warszawie, mieszkańcom i mieszkankom Warszawy, jak i mieszkankom i mieszkańcom Piaseczna, Pruszkowa, Otwocka, wszystkich gmin, które nas otaczają. Wiedzieliśmy dokładnie, jak to robić. Ścieżki rowerowe. Wybudowaliśmy 500 kilometrów ścieżek rowerowych. Już w tej chwili ta sieć liczy 1300 kilometrów, jeżeli chodzi o gminy ościenne. Miejsca parkingowe tyle się o tym mówi 6 tysięcy dodatkowych miejsc parkingowych właśnie tak, żeby można było zostawić samochód na parkingu Park and Ride na granicach Warszawy i przesiąść się na komunikację miejską. Na komunikację miejską, którą zarządzamy wspólnie, bo mamy wspólny bilet, który Służy 34 gminom. I tak, Warszawa jest gotowa do tego, żeby współpracować, żeby pomagać, dlatego, że olbrzymia część kosztów komunikacji pochodzi z naszego budżetu, dlatego, że chcemy szukać możliwości współpracy, chcemy dzielić się swoim dobrobytem. I ta energia z Warszawy, ta energia z Metropolii, jestem przekonany, że również przyczynia się do tego, że całe Mazowsze się jest w stanie. Zmieniać na lepsze i modernizować. I dokładnie o to chodzi w tych wyborach. Wygrana w Warszawie, wygrana w Piasecznie, wygrana we wszystkich gminach ościennych, również ma wpływ na to, że wygramy na Mazowszu. Inwestujemy, drodzy Państwo, w te wspólne rozwiązania. To nie tylko ścieżki rowerowe, to nie tylko parkingi, ale ja zawsze o tym mówię, że Warszawa jest trendseterem. My szukamy takich rozwiązań, które są dobre dla całej Polski. Tych rozwiązań senioralnych współpracujemy z panią minister i tych rozwiązań, które naprawdę służą temu, żeby wprowadzić równouprawnienie. Inni o tym potrafią tylko mówić bez żadnej wiarygodności, a my to robimy. Ja często spotykam się z mamami w żłobkach i one mi mówią, właśnie wszyscy o tym opowiadają, a wyście to zrobili, pan to zrobił. 15 tysięcy miejsc w żłobkach, dzięki czemu kobiety dziewczyny mogą wracać na rynek pracy. I robimy to również w metropolii, bo razem wyznaczyliśmy strategię. Mamy ponad 2000 miejsc w żłobkach w gminach, które otaczają Warszawę, i tych miejsc w żłobkach będzie znacznie więcej. To są właśnie działania, które pokazują, że razem możemy wypracować strategię, a później możemy ją realizować. Również jeżeli chodzi o Komunikację miejską, mówiłem o wspólnym bilecie, ale pamiętacie moją obietnicę dotyczącą SKM-ki. Mamy SKM-kę z Piaseczna, można dojechać do Warszawy, tak jak to obiecywaliśmy. Legionowo, Otwock, linia do Zegrza. Realizujemy te połączenia, tak jak obiecywaliśmy. Ponad 200 warszawskich autobusów kursuje w gminach ościennych, 1400 kilometrów tras obsługiwanych przez nasze autobusy, bo właśnie dzielimy się tym, co potrafimy robić najlepiej, czyli budowaniem połączeń, walką z wykluczeniem komunikacyjnym. To są wszystko, drodzy Państwo, konkrety. To są wszystko konkrety, które zmieniają rzeczywistość. Również inwestycje w drogi. Na skraju kinetyczna, podjęliśmy decyzję, że remontujemy te ulice, i one tak naprawdę służą połączeniom z gminami ościennymi, z Raszynem, z Lesznowolą. W ten sposób zmieniamy rzeczywistość, tworząc te połączenia i tworząc synergię pomiędzy Warszawą a gminami ościennymi. Dlatego, że naszą misją jest wyrównanie wszystkich nierówności, które dzisiaj obserwujemy. Przez lata się mówiło o, to, o tym, że w Warszawie, Praga, jest niedofinansowana. I dlatego w tych ostatnich latach całkowicie to zmieniliśmy. Widzę, że jest z nami pan burmistrz Pragi Południe, prawda? Jest Tomek Kucharski z nami. Całkowicie to zmieniliśmy. 800 milionów złotych od momentu, kiedy rozpoczęty został program rewitalizacji, wydaliśmy na Pradze. Na Pradze Północ, również na Pradze Południe, na kamionku, również na targówku. Zbudowaliśmy sześć stacji metra, zupełnie nowe inwestycje. Praga wygląda zupełnie inaczej. I Praga północ, i kamionek na Pradze południe. Bo chcemy pokazać, że my w przeciwieństwie do PiSu nie będziemy jeździli z czekami, nie będziemy rozdawali pieniędzy komuś, kto myśli tak jak my. Tylko będziemy dbali, żeby Warszawa, ale również cała metropolia funkcjonowała jak jeden organizm, żeby... Sytuacja, w której dobrze dzieje się w Warszawie i w metropolii również oddziaływała na całe Mazowsze. My to po prostu robimy. Most pieszo-rowerowy, który oddajemy w Warszawie nie ma polegać tylko i wyłącznie na tym, że to będzie atrakcja dla warszawiaków, dla rowerzystów, dla pieszych choć też, ale że właśnie wyprowadzamy ruch na Pragę że wszyscy, którzy dzisiaj korzystają z bulwarów będą mogli przejść, przejechać na Pragę. Zmienimy całkowicie ulicę Okrzei i w ten sposób Praga jeszcze bardziej nam będzie żyć i wszyscy będziemy się mogli z tego cieszyć. I dokładnie to samo robimy w metropolii. Właśnie poprzez budowanie ulic, które nas łączą, ścieżek rowerowych, wspólne inwestycje w rozwój terytorialny całego tego obszaru. Ja ostatnio byłem w Izabelinie. Podpisywaliśmy specjalną umowę na remonty ulic, tak żeby mieszkańcy starych babic i Izabelina mogli szybciej dostać się do S7 i szybciej dostać się do Warszawy. Ale to też pozwoli z kolei warszawiakom szybciej dostać się do Kampinosu. My właśnie w ten sposób myślimy. Myślimy w ten sposób, żeby te olbrzymie pieniądze z Unii Europejskiej wykorzystać na to, żeby ta energia która buzuje w dużych miastach i w metropoliach, mogła napędzać cały kraj. I różnimy się, drodzy Państwo, to jest bardzo ważne tym, że mieliśmy mądry rozwój w Polsce. W bardzo wielu państwach, które nas otaczają, mamy tylko jedno koło zamachowe całego państwa. W Czechach jest to Praga, na Węgrzech jest to Budapeszt, a u nas mamy 12 metropolii, równorzędnie się rozwijających, które napędzają. Wszystkie metropolie, które napędzają wszystkie gminy ościenne, które napędzają wszystkie regiony. Mamy zróżnicowany rozwój, bo o to dbaliśmy latami. I właśnie dlatego wracam do mojej pierwszej myśli, bo to nie jest abstrakcja. Kiedy mówię o tym, że my musimy w sposób bardzo zdecydowany wygrać w dużych miastach, tu nie chodzi tylko o to, żeby dobrze samorządowcy w tych miastach dostali poparcie. Ale że ta dobra energia pozwoli wygrywać również w gminach ościennych, że ona pozwoli wygrywać w absolutnej większości, o ile nie w wszystkich regionach i że koalicja 15 października wygra wybory we wszystkich regionach, wszystkich województwach w Polsce. Drodzy Państwo, my dokładnie wiemy, jak to zrobić. Inni będą czarować, będą wymyślać, będą zmieniać poglądy, ale ja jestem przekonany, że najważniejsza jest wiarygodność i my wszyscy, jak tutaj siedzimy, bo widzę tutaj samorządowców, którzy pracowali w gminach, którzy pracowali w powiatach, którzy pracowali w Sejmiku po to, żeby wzmacniać te synergie. I jestem absolutnie przekonany, że ta wiarygodność doprowadzi do tego, że Polki i Polacy, w Warszawie, w piasecznie, na całym Mazowszu będą oddawali głos na tych wszystkich, którzy silnie pracowali nad tym, żeby samorządy mogły wrócić i żeby mogły realizować te wizję, o której dzisiaj Państwu mówię. To jest dzisiaj najważniejsze, olbrzymia szansa, która płynie z tych pieniędzy europejskich 600 miliardów złotych. Będzie w stanie kompletnie zmienić Polskę, będzie w stanie kompletnie zmienić Mazowsze, Piaseczno, Warszawę. I jestem przekonany, że zrobimy to razem. I tak jak Państwu mówiłem, samorządowe wybory, wybory samorządowe 7 kwietnia są ważne. Tak, dlatego że chcemy zakończyć erę populizmu. I nie mówić już od nich, tak, żeby to już nie był żaden punkt odniesienia, bo nie wierzę, że ktoś będzie się nabierał na ludzi, którzy nagle zmienili kompletnie poglądy. Po drugie, dlatego, żeby wysłać ten super silny sygnał, że to, co robimy jako koalicja obywatelska, jako koalicja 15 października, to jest właśnie ten słuszny kierunek przywracania praworządności, przywracania naszej roli w Unii Europejskiej. I również budowania tego programu modernizacji na podstawie tych 600 miliardów złotych. I przede wszystkim, drodzy Państwo, wybory samorządowe są ważne, dlatego że one nam pozwolą, poza naprawianiem Państwa popisie, zająć się rozwiązywaniem prawdziwych problemów, tych, które są dla nas najbardziej istotne, żebyśmy mogli mieć nowoczesną edukację, żebyśmy mieli najnowocześniejszą politykę senioralną w Europie żebyśmy inwestowali w psychiatrię i w psychologię dziecięcą, żebyśmy inwestowali w nowe miejsca pracy, żebyśmy mieli miasta, które są zielone, otwarte, które są nowoczesne. Ale jestem absolutnie przekonany, żeby tak się stało, musicie Państwo iść do wyborów 7 kwietnia. Potrzebujemy pełnej mobilizacji po to, żeby ten plan mógł się ziścić. I dlatego do wszystkich apeluję, idźcie do wyborów samorządowych. Kierujcie się tym, czy ktoś jest wiarygodny, czy nie. Nie dajcie się nabierać na tych, którzy nagle mają inne poglądy. Oddajcie głos na kandydatki i kandydatów Koalicji Obywatelskiej. Drodzy Państwo, na listach Koalicji Obywatelskiej znajdziecie Państwo kandydatki i kandydatów z niesłychanym, Doświadczeniem widzę ich tutaj, bardzo wielu i bardzo wiele. Tych kandydatek i tych kandydatów, którzy latami pracowali nad wzmacnianiem samorządu, ale znajdziecie również osoby, które są nowe, które mają mnóstwo dobrej energii. Młode i młodych kandydatów z Platformy Obywatelskiej, naszych koalicjantów, ale również bardzo różnych ruchów społecznych. Bardzo się z tego cieszę i dlatego mówię jasno: oddajcie głos na kandydatów Koalicji Obywatelskiej na kandydatów niezależnych, wygramy wybory i skoncentrujemy się na tym, co najważniejsze, na tym, żeby wraz z rządem Donalda Tuska zmieniać Polskę, modernizować Polskę i rozwiązywać najważniejsze problemy, które przed nami są, a zwłaszcza wzmacniać nasze bezpieczeństwo.